Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oficjalnie zakończyło budowę pierwszego z trzech bloków w centrum miasta. Do 2016 roku w tym miejscu staną dwa kolejne budynki. W sumie w trzech blokach znajdzie się 71 mieszkań. W pierwszym jest ich 19. Mają powierzchnię od około 50 do 80 metrów kwadratowych. Są to mieszkania budowane wedle współczesnych standardów. Spełniają wysokie wymagania. Z tyłu budynku jest teren zielony, a w podziemiach znajdują się parkingi. W oficjalnym oddaniu do użytku nowego bloku brali udział przedstawiciele władz PTBS, a także władz samorządowych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic, Robert Adamczyk, prezes PTBS oraz mieszkanka nowego bloku. Po uprzednim poświęceniu bloku przez księdza przekazano klucze do nowych mieszkań, a także małe upominki i można było udać się do nowych mieszkań. Budowa dwóch kolejnych bloków w centrum Polkowic ma potrwać około 2 lat. Realizacja tych ambitnych zamierzeń jest możliwa dzięki dofinansowaniu projektu przez gminę Polkowice, dla której współpraca z PTBS to jeden z filarów polityki mieszkaniowej gminy. Tak jak pierwszy powstał pomysł, aby to było miejsce, gdzie można pięknie mieszkać i w środku miasta, dzisiejszego miasta, tak też stanie się do końca. Kolejne kilka budynków, ten jest pierwszy, który z tych czterech budynków mieszkalnych tutaj będzie stał. No i ładne takie zwieńczenie, można powiedzieć, zagospodarowania całego osiedla centrum. Chociaż ten budynek już dosyć mocno się różni, również architektonicznie, od tych pozostałych, ale cieszę się bardzo, że taka właśnie zapadła decyzja, aby tutaj powstały kolejne mieszkania, a w sumie będzie ich docelowo 70. Jednym z pomysłów na zagospodarowanie tego akurat miejsca był wielopoziomowy parking. Teraz udało się pogodzić funkcje i mieszkalne, i parkingowe równocześnie. No tak, i też był, był też taki pomysł, aby właśnie w tym miejscu był parking wielopoziomowy, ale pod budynkiem mieszkalnym jest parking podziemny. Na pewno też wyzwanie dla budowlańców, bo jest to pierwszy taki podziemny parking tej wielkości w Polkowicach. No ale udało się go zbudować i na pewno po pierwsze poprawi tą dostępność miejsc parkingowych w tej części miasta, a poza tym jest taką już nowoczesnym sposobem parkowania samochodów, no bezpieczniej niż na zewnątrz. Wiem, że też część miejsc parkingowych będzie można wykupić, jest zresztą to już ogłaszane od kilku miesięcy, ale parking jest już gotowy. Teraz pozostanie tylko wybudowanie kolejnych budynków mieszkalnych. Większość mieszkań w nowych blokach to będą mieszkania z partycypacją. Polega to na tym, że tak zwany partycypant, którym może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, współfinansuje budowę do wysokości 30% wartości mieszkania. W zamian otrzymuje prawo do dysponowania lokalem na wynajm. Pierwszeństwo przy zawieraniu umów partycypacji mają osoby, których nazwiska znajdują się na gminnej liście mieszkaniowej. Lista powstała wiele lat temu i ma na celu zapewnienie osobom znajdującym się na niej mieszkania. Dotychczas PTBS wybudował ponad 300 lokali na sprzedaż i wynajm w systemie budownictwa społecznego.